Jest przestronny i dynamiczny, a fani Skody pokochają go za design i praktyczne rozwiązania. Na paryskim salonie samochodowym czeski producent zadebiutował w nowym segmencie. Poznajcie Kodiaka. Jest to segment dużych SUV-ów i z perspektywy zarówno i producenta, jak i importera samochodów do Polski jest to bardzo ważny segment stanowiący 6% udziału w całym rynku samochodów osobowych w Polsce. Także jest to bardzo ciekawa perspektywa wzrostu wolumenu sprzedaży i bardzo się cieszymy, że ten samochód już wkrótce będziemy mogli oferować klientom w Polsce. Skoda śmiało wkracza w gamę SUV-ów i nie ma się czego obawiać. Rozmiary Kodiaka są imponujące. To auto jest we wnętrzu ponad 2 cm szersze niż Skoda Superb, która jest tak naprawdę kwintesencją gigantycznej przestronności oferowanej czy to kierowcy, czy wszystkim pasażerom. Samochód ma ponad 4,7 metra długości, ma prawie 1,90 m szerokości, rozstaw osi prawie 3 metry. Te wszystkie parametry same z siebie, one nic nie mówią. Żeby się przekonać o tej niebywałej przestronności, trzeba wsiąść do środka samochodu. W środku Kodiaka znajdziecie szereg nowinek technologicznych. Wśród nich m.in. usługi mobilne Infotainment Online oraz Skoda Connect, zestaw kamer 360, dzięki któremu kierowca widzi wszystko wokół auta, czy Pedestrian Alert, który wyhamuje samochód przed pieszymi. A to jeszcze nie wszystko. Samochód ten jest wyposażony we wszystkie systemy, które są do tej pory znane, które są obecne chociażby w Skodzie Superb, czyli adaptacyjny tempomat, system awaryjnego hamowania z kontrolą odstępu, asystent martwego pola, asystent zmiany pasa. Można by te systemy mnożyć i wymieniać. Klientów na pewno zachęcą ceny. Bazowy Kodiak będzie kosztował 89 900 zł. W polskich salonach zobaczymy go w lutym przyszłego roku.